Adam Balcer jest z nami, kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry, panie Adamie, witamy w wirtualnej Polsce. Dzień dobry. No, człowiek, który fantastycznie komentuje nie tylko sytuację na Węgrzech. Ostatnio państwo pamiętają rozmowę z panem Adamem, ale także świetnie zna się na tym, co się dzieje w Turcji. Panie Adamie, gdyby pan zechciał nam, którzy na co dzień się być może nie interesują jakoś głęboko sytuacją wewnętrzną tego pięknego kraju, dlaczego Recep Tayyip Erdoğan przyrzeka, że Turcja nie zmieni stanowiska w sprawie zgody na poszerzenie NATO o Szwecję i Finlandię? Pisze o tym na łamach prestiżowego tygodnika The Economist. No bo tak, na chłopski rozum, panie Adamie, na litość boską. Jeśli ja jestem członkiem jakiegoś najsilniejszego sojuszu militarnego w historii ludzkości, to bym chciał, żeby ten sojusz był poszerzany, prawda? No bo byłby jeszcze silniejszy, a on tego nie chce. Dlaczego? Proszę posłuchać go uważnie. Ja się oczywiście z nim nie zgadzam, ale proszę posłuchać uważnie, o co mu chodzi, bo od samego początku Turcja mówi bardzo jasno. Problemem jest kwestia polityki, szczególnie Szwecji, bo problem jest większy ze Szwecją niż z Finlandią z perspektywy Ankary, w kwestii kurdyjskiej. Jak państwo wiedzą, no jest to naród na Bliskim Wschodzie, Kurdowie, który nie ma państwa. Ma autonomię w Iraku i de facto rodzaj autonomii, prawie niepodległości w Syrii. Natomiast najwięcej ich mieszka w Turcji, stanowią co najmniej 15% mieszkańców, bo mamy ludzi też o różnej tożsamości, też takiej mieszanej turecko-kurdyjskiej. I prawie połowa Kurdów mieszka w Turcji. I przez ostatnie kilkadziesiąt lat no, Turcja jest krajem, który prowadzi wojnę z organizacjami uznawanymi za terrorystyczne. Oczywiście można powiedzieć, że prowadzi tą wojnę metodami terrorystycznymi. Jeśli byśmy zestawili zbrodnie popełnione, łamanie praw człowieka przez stronę turecką i sam fakt, że można by powiedzieć, no jeśli chodzi o autonomię polityczną, prawa Kurdów, autonomię kulturową, to Turcja na pewno nie jest krajem, jeszcze kilka lat temu było nieco lepiej, który stwarza im takie warunki, że mogą powiedzieć tak, jesteśmy mniejszością, która posiada jakieś zagwarantowane prawa. No to jak to wszystko połączymy, oczywiście, żeby było jasne, to nie jest taka wojna, jaką prowadzi Ukraina z Rosją i Rosja to nie jest Turcja, ale to nie zmienia faktu, że w krajach, które są wyczulone na prawa człowieka, Szwecja i Finlandia w nieco mniejszym stopniu, gdzie ma pan diaspory kurdyjską i gdzie one mogą spokojnie działać, być aktywne i to są politycy, prawda, reprezentujący różne opcje, w tym też związane z Partią Pracujących Kurdystanu, to jest ta najważniejsza organizacja, z którą Turcy walczą, no to teraz widzą, że można postawić warunki Szwecji i Finlandii. Takie warunki stawiali na przykład też Danii, kiedy Rasmussen miał zostać sekretarzem generalnym NATO i udało im się, że Duńczycy zamknęli jedną telewizję kurdyjską. Właśnie powołując się na argumenty, że jest ona powiązana z organizacjami uznawanymi tak za terrorystyczne. I następnie to są też z ich perspektywy, oni wiedzą, że to jest ważna kwestia też dla Stanów Zjednoczonych. Rozmowy na ten temat toczą się nie tylko dwustronnie ze Sztokholmem i Helsinkami, ale także z Waszyngtonem. I tutaj się pojawia cały szereg spraw. Po pierwsze, w Syrii Kurdowie są sojusznikami Rosji też, żeby było jasne, ale bardziej Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy 900 żołnierzy służb specjalnych, sił specjalnych amerykańskich i Kurdowie odegrali no naprawdę ważną rolę w walce z państwem islamskim. Więc tutaj oczywiście jest opcja, żeby naciskać na Amerykanów na korektę polityki, zmianę polityki wobec Kurdów. Tutaj przypominam, Erdoğan straszy, że szykuje operację wojskową. To też jest kwestia przeciwko Kurdom w Syrii. To jest kwestia broni, czyli tego, że Turcja czeka. Były artykuły, że jest zielone światło od kongresu, ale kongres musi to przegłosować. Też z administracji Bidena mieliśmy takie sygnały, że jest zgoda na to, żeby Turcja kupiła 40 nowych F-16 i mogła zmodernizować, co muszą zrobić Amerykanie, kolejnych 80. Bo nie jest w programie F-35, została z niego wyrzucona. Miała być jednym z najważniejszych członków, który dostanie super nowoczesne. No bo kupowała rakiety od Rosjan, prawda? Dokładnie, tak. Więc to jest szersza rozgrywka, która jest no pod tym względem. Mamy coś takiego, że proszę, jak można założyć, że Turcja
będzie ostatnim krajem, który ratyfikuje członkostwo obu państw, ale teraz są rozmowy i jak ich posłuchamy, to ma pan całą gamę wypowiedzi. Doradcy Ibrahima Kalyna, doradcy Erdoana do spraw zagranicznych, minister spraw zagranicznych Mevlut Çavuşoğlu, który był niedawno w Stanach. To samo Erdoğan, jak się poczyta między wierszami, to nie jest tam jednoznacznie nie, bo nie, nie ma mowy, nigdy nie wpuścimy Jasne. Szwecji i Finlandii do NATO. Nie. Jest opcja taka, że musicie iść na jakieś ustępstwo. Oczywiście jest pytanie, czy Turcja nie przeszarżuje, nie przelicytuje. Ma poczucie, że jest ważnym krajem, mocarstwem regionalnym, szczególnie teraz, kiedy Rosja osłabła, ale widzi też, że Rosja jest krajem, który zderzył się z NATO i zobaczył jedność NATO i musi to uwzględnić. I widzi też, co się dzieje u niej w kraju, bo to jest też taka gra na użytek wewnętrzny. Erdoğan chce pokazać społeczeństwu, ja jestem twardym gościem, tak macho, tak. Oczywiście zapomnijcie o tej inflacji, 70% oficjalnie, że kurs liry jest zupełnie nieprzewidywalny, a wy macie na przykład jakieś oszczędności w dolarach, euro, że rośnie bezrobocie, że ta inflacja jest praktycznie nie wiadomo kiedy zostanie opanowana. Zobaczcie, ja jestem przywódcą narodu, który jest gotowy tak być twardym w sprawach, w kwestii kurdyjskich, gdzie może liczyć na poparcie większości Turków, bo to jest kwestia nacjonalizmu tureckiego. Więc jak to wszystko weźmiemy pod uwagę, no to nie jest to takie proste i tak jak powiedziałem jeszcze, Szwecja jest ewidentnie dla nich większym, dla Turków mają i mówią to nawet wprost, większym problemem niż Finlandia. No właśnie, bo ja, dobra, przyznam się szczerze panu i państwu, zacytowałem tylko pierwszą część, drobny fragment tego tekstu Erdoğana w Economist. Obiecuję, że nie zmienię stanowiska w sprawie NATO, tak powiedział. No ale ja nie mogę się zatrzymać na tym. Zresztą pan Adam wszystko świetnie wytłumaczył. Tak, ale ja czytam dalej, proszę państwa. Obiecuję, że nie zmienię zdania w sprawie NATO. Mam ten fragmencik. Jeśli aspirujące do członkostwa w bloku Szwecja i Finlandia nie zapobiegną rekrutacji, zbieraniu funduszy i działalności propagandowej grupy terrorystycznej PKK czy PPK. No właśnie, czyli jest to jeśli. Mówiąc krótko, panie Adamie, negocjacje, no taki trochę handel. Tak, no tak jak powiedział, ostro, powiedzmy, można powiedzieć, posługując się orientalistyczną kliszą minister spraw zagranicznych Luksemburga. Kiedyś chyba, nie wiem czy u państwa się pomyliłem, ja za to, żeby też się uderzyć w serce, powiedziałem, że to premier, powiedział, że to jest bazarowa mentalność, to co prezentuje prezydent Erdoğan. Czyli coś za coś. No i oczywiście w 2009, kiedy była sprawa Rasmussena, duńskiego premiera, który miał zostać sekretarzem NATO, oni wszystkiego nie dostali, ale coś dostali. Na zamknięcie tej telewizji można było pokazać, proszę bardzo, wywieramy presję, plus dostali ważne stanowiska w strukturach NATO. Więc tutaj na pewno będzie coś takiego, że muszą, to będą też Amerykanów wywierać jakąś presję, no muszą, grają na początku ostro, ale coś pokazać społeczeństwu, że coś uzyskali. Tak, Anders Fogh Rasmussen, czyli sekretarz generalny NATO, rozumiem, że tam trwały jakieś negocjacje i też podbijali stawkę Turcy, a są rzeczywiście istotnym graczem, panie Adamie, przecież Ukraińcy nawet piszą piosenki wychwalające te tureckie drony, prawda? My się też wszyscy zachwycaliśmy skuteczności. To oczywiście też przy okazji, rozumiem, fajny biznes dla Turków. Sprzedają te drony, one są rzeczywiście skuteczne, pokazują, że mają fajną myśl techniczną. Świetnie to wszystko działa. Jest to taka soft power z jednej strony, z drugiej konkretne pieniądze i też w ten sposób także ich ta rola w regionie wzrasta. Tak, tylko tutaj no znowu widzimy, że Turcja tak jak traktuje NATO na zasadzie trochę menu à la carte, że ona chce sobie wybierać niektóre rzeczy, tak troszkę to przypomina Wielką Brytanię w Unii przed Brexitem, tak, podejście do NATO. To tak samo tutaj w przypadku Ukrainy mamy stanowisko powiedzmy jednoznaczne na początku konfliktu, że to jest agresja rosyjska, napad na nieusprawiedliwiony niczym, że Rosja powinna natychmiast się zatrzymać, głosowanie w ONZ-cie, w rezolucji przeciwko Rosji, ale nie nałożono sankcji. Tak, Turcja nie nałożyła żadnych sankcji na Rosję. No i stara się odgrywać rolę pośrednika.
spotkanie w Antalii ministrów spraw zagranicznych Rosji i Turcji, to jedyne takie spotkanie, Ukrainy, do tego w Stambule spotkanie grup negocjacyjnych ukraińskiej i rosyjskiej. Na razie mamy zamrożone te rozmowy, ale Erdoğan rozmawia i z Putinem, i z Zełenskim, żeby reaktywować. Więc to jest ta rola i to jest taka chęć niezamykania zupełnie drzwi wobec Rosji. Natomiast są sprzedawane drony, jak pan zauważył, Bayraktary, powstają piosenki, to jest soft power na pewno i to jest coś konkretnego, bo one się wykazują w walce. Ja pamiętam jeszcze przed na kilka miesięcy przed wojną, jak byłem w Rosji, żeby było jasne, na zaproszenie też polskiego konsulatu na konferencji w Petersburgu i wtedy to było niesamowite, że z jednej strony Rosjanie byli wściekli, że Ukraińcy te drony dostają, z drugiej strony mówili, że no je zestrzeliwać jak kaczki. No i teraz widzimy, jak im to wszystko świetnie idzie. I te dostawy są też teraz, bo niektóre z tych, oczywiście niektóre są zestrzelone i widzieliśmy, że zostały wyprodukowane na przykład pod koniec marca, tak? Czyli ewidentnie Turcja kontynuuje te dostawy, a jak państwo pewnie słyszeli, no to soft power polega na tym, że była zbiórka pieniędzy na Litwie i zebrano chyba 5 milionów euro i te pieniądze mają być przeznaczone właśnie na zakup Bayraktara. To jest też, pamiętajmy, nie jakaś firma produkująca śrubki, tylko firma, której właścicielem jest zięć prezydenta Erdoğana, Selçuk Bayraktar. To od niego jest, w ogóle te drony się nazywają, tak? No, jego brat odwiedził przed wojną Zełenskiego, jak wojna się zaczęła, no to jak się poczyta jego tweety, to ewidentnie no, widać bardzo dużą sympatię i podziw dla prezydenta Ukrainy. No i ten detal też jest niezwykle istotny. Fantastycznie pokazuje nam obraz tej skomplikowanej też wewnętrznej sytuacji w Turcji. Dlatego zapraszamy takich fantastycznych ekspertów, między innymi dlatego, że świetnie to wszystko państwu potrafią wytłumaczyć, także poprzez te bardzo cenne i ważne niuanse. Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.